Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Siwerek Polska, a odsum popierdolenie wielkie zębacze, a czyli kolejny odcinek. Zagrajmy w Gothic Mroczne Tajemnice. Jezus, wymienię tego, tu jest bardziej monotonne niż już powiem, czy cokolwiek po tych... Ile to już będzie? 85 odcinkach? Jakoś tak. No i teraz musimy zabrać ten kryształek od zębaczy, co może wcale nie być takie proste. Bo te skóry czy sobie pewnie zapierdają jak głupie. Jak ja mam tam przejść? Run, nigga, run! Wiesz, jak to ostanę, to mnie zabiją. Przyjmij hito! Przyjmij hito! Ale kształt nie zebrałem, niestety. Jezus! Ja pierdolę! Czyli w skrócie tyle nie było. A poza tym zastanawiam się właśnie, jak mam to zrobić. Przecież tym zębaczom chyba nawet nie dam rady. Są silniejsze od tych na powierzchni. Ej, nawet jakiś kamienny krąg jest tam dalej. Zębacz, zostaw mnie, bo jednak kładziesz, że to jest kamienny krąg. Może w nim znajdę na przykład zaklęcie śmierci wszystkiego, co żyje na świecie. Czy też tych ognioleśnych nie widzieliśmy do tej pory chyba. Widzieliśmy to z Torquay, ale tych ognioleśnych nie widzieliśmy. Czy tam coś jest? Czym się tylko wydaje? Zombie wojownik. O kurwa, ale chyba jest tych zombie. No to jeszcze trzy szkielety. O kurde. To co jeszcze? Co jeszcze? Może frytki do tego. Wielki pajęczak jeszcze gratis. Po co w ogóle biegnę z tą kurzą? Się to wytłumaczy. Podziemny aligator. Właśnie całą faunę i florę burzę dla tego świata, a to szczegół. A właśnie to jest trzecia kapliczka, gdzie jest czwarta? Chyba sobie odpuścili moi goniodawcy. Tak, biją się z aligatorami, to te... Czytam to, bo chyba bez sensu to było, ale póki co chyba też nie mam szansy pod tego całego kręgu. I teraz jeszcze pokażę tę rzecz czas, ale kolejne próby już wytnę z bycia tego kryształu, ponieważ ten kryształ muszę zdobyć. Nie ma innej opcji. A walka z tymi zębaczami, nie, to ile jest w ogóle możliwa z moim damage'em aktualnym. Zapewne nie jest prosta. Jeszcze jedna będę was terroryzował moimi śmierciami. Ciekawe, czy w ogóle te zakręcia, odczekajcie, nie te. Nie te! Te! Coś im zrobi. Chodź, zębacz. Zobaczymy. Robi im coś. Ciekawe. Jakby co zagrać, kosztuje 10 many, więc auć, nie jest całe takie drogie. Więc, to by nie było głupie tak właściwie. Krątwa i nosa. Tylko ja nie mam dużo many, więc za dużo co zagrać sobie nie użyję. Też jako, że ono się długo ładuje, to też nie mam za bardzo czasu go użyć. Ale kurczę... A ja już mnie biję, no. Za pedalstwo, no. Run! Dobra, się nie udało znowu. Cóż, będę kolejnego poza wizją. Może mi się jakoś to uda. Fiu! Po paru próbach mi się udało. Myślałem, że będzie prób nie ze 100, ale chyba się wymieściłem, nie wiem, w 7 próbach jakoś tak. Ej, czy przedtem już nie mam wszystkich kryształów? Bestii, demona, zwycięzców i mocy. A nie, mocy to jest inny zupełnie. Co się ten kryształ mocy robił? A, regenerował manę. Okej, okay, fajnie. I potnę manę. Mogę nawet wcześniej używałem, chociaż nie jestem pewien. Ten kryształ mi się wydaje, że... mógł być tym potrzebnym. Jakiś warg się zburował. Wolę go nie ignorować. Bo ignorancja może mnie kosztować życie. Masz tu. Powiem na przykład, że tym zobaczymy, ja nic nie robiłem, więc walka z nimi odpada. Tym wargom przynajmniej coś robię, to jest dziwne, bo mi się wydaje, że jednak warg to jest silniejszy od zębacza. Kurde, ale i tak jest mocny. Z tego, że ja mu coś robię, jak i tak jest mocny. Kurwa. Padaj, padaj! O, już jest drugi z tyłu, zajebiście. Ajaj, pitch down! A nie ma za coś rozkoku. Chodź tu. Chodź tu, gnido. Ja ci dam. Drugi leci, kurde no. No i mnie zabił przez to, że się odsunęłem. Nieładnie to tak. Nie, właściwie co miał mi niecałą minutę chyba. To obgędzie tych zębaczy. Teraz powiem sobie, weź od tej strony. Ale właściwie mnie ciekawi co innego. Czy to przypadkiem nie trzeba podnieść telekinezą? To tam u góry, bo wejdzie ten kryształ u góry. Chyba nie. Chyba nie. Bo
Bardzo ten środkowy trzeba podnieść. Nie wiem właściwie, bo nie wiem gdzie jest ten ostatni. Jakaś pieczęć. Aha. Ale się pewnie dopiero aktywnie jak pogadamy z tą Elinę. Więc gdzie jest ostatni kryształ? Myślę, że to jest ostatni kryształ, ale chyba jednak nie za bardzo. Są wszystkie były w kapliczce, ten by nie był w kapliczce jako jedyny. O, tu są te ostrokły znowu? A ten chyba jest agresywny akurat. Ciekawostka. Me gusta. Da się ten kryształ podnieść? Nie! O kurwa, chyba się ciężko się zlurował. O shit! O shit! Tak się właśnie kończy w granie Gothica na poziomie trudności. W większości przypadków oczywiście. No, ale niedługo wzmocnimy naszą siłę, to będzie po kłopocie, po części. Po małej części. Ale będzie łatwiej. Tylko to jest pytanie, co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, gdzie jest ta czwarta kapliczka za diabła. Znalazłem trzy, ale gdzie jest czwarta? Chyba ja po prostu poszukam poza wizją, no bo to nie ma sensu za dużego. No serio, nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Ona może być wszędzie właściwie, w wielu miejscach nie byłem. Czy prawie wszędzie byłem, ale chodzi mi bardziej o to, że wiecie, w wielu miejscach widziałem tak, że pewnie sprawdzałem, czy jakieś kapliczki na przypadkiem nie ma. Gigantyczne ścierwojady. Tu żadnej kapliczki nie widzę chyba. Też każdej ktoś z trzech tak naprawdę. Tam były zębacze, tam były te trolle. Gdzieś indziej jeszcze coś tam innego było. Bardzo trzy kryształy może były. O! Znalazłem wszystkie części klucza. Zabiłem każdego ze strażników. Nie do końca! Zadziwiasz mnie, śmiertelniku. Byłam pewna, że jeszcze nigdy nie zobaczę. Najwidoczniej ino ma wobec ciebie inne plany. Moja niepełnosprytność. Uwolnił moc daną mi od pana ognia. Aha. Oto kryształ. Dziękuję ci, pani. Ha, to bardzo efektne to było. Nie wiem dlaczego, ale chyba cię polubiłam. Boję się jej. Wy też się jej boicie. Serio się jej boję, ja tu nie żartuję. Elinne! Zobaczmy, mam rośliny. Znalazłem wszystkie rośliny, o które prosiłaś, pani. To wspaniale! W końcu będę mogła uwolnić moje pieszczoszki pod działania rytuału. Okazałeś się dość przydatnym narzędziem jak na samca. Przyjmij ten klejnot jako wyraz mojego uwielbienia. Wait, what? Zasłużyłem tym czynem na twoje zaufanie, o pan. Jak on pierdoli, jaka trwoga, on jest bezimienny. Ale i na moją wdzięczność. Pozwolę ci zatem wybrać nagrodę. Możesz wybrać pewien potężny pierścień, który kiedyś nosił jeden z twoich pobratymców. Zdaje się, że był jakimś generałem. Możesz też skosztować prawdziwej rozkoszy i zaczerpnąć ze źródła niekończących się doznań. Tylko pamiętaj, aby wybrać mądrze, bo drugi raz taka sposobność jeszcze się nie nadarzy. Ale jesteś ograniczony materialista. Nie jestem, zresztą dosłownie obie opcje, nie pamiętam ich za bardzo. Kamień ponad niemalże boskie uniesienie? Nigdy nie zrozumiem was. Nie, po prostu zrozumieć obie opcje. Rozczarowałeś ten sam. Nie chciałem cię urazić, pani. Ja tylko... Prędzej z moich oczu. Idź się pozabawiać z owcami, a z ogórkami. Nie wiem, no, bo chcesz coś obie opcje. Strasznie jakieś pierścień w ogóle jest. Ja biorę tą drugą opcję, myślę, że ten pierścień raczej nie będzie zbyt interesujący. Ale ja chcę pokazać wam wszystko, co się da, więc wiecie. Musi być każda opcja. Nawet jeżeli bez jego będzie to... Będzie to cierpienie. O, ten pierścień jest niezły. Nie ma się co oszukiwać z tym pierścieniem. Jak jeszcze dołożymy sobie... Najlepszy amulet, jaki mamy na odporność. Gdzie on jest? Ten. Plus jeszcze jakiś inny pierścień na odporność. Na broń, mieszkamy na broń głównie, bo z broń nam najwięcej biją. Gdzie jest jakiś ten na broń? Ten, jak ktoś tam miał 5 na broń chyba, no tak będzie 4. No, tu jesteśmy w miarę wytrzymali w takim, jak właśnie takim zestawem. A nie mamy naszego movement speeda niestety. Trzeba zacząć się nabiją i zaraz wczytam grę, bo jednak ta druga opcja bardziej mnie interesuje, tak dalej jaj. Zobaczmy, jaki poziom się wetna teraz będzie bił. Dalej dużo. Ten armor jednak dużo nie daje wcale. Dobra, to był chyba który save? To był ten save? Nie, to był ktoś z późniejszych. Znalazłem! Znalazłem. O, zaskoczyła. Mam rośliny. Znalazłem. To wspaniałe. Tak. To był mądry wybór.
Już tak dawno nikogo nie miałam. Zaczynam się bać tym bardziej. Nie mojego pieszczoszka. Jak to pieszczoszka? To może ja jednak... Już za późno. Teraz będziesz cała mój śmiertelny. Kurwa. Już wkrótce poznasz smak moich słodkich ust. Zaczynam się bać. Z Godnika dawałaś scena. W ogóle ta scena jest zawsze tak na fukosa, z tym w ogóle kurwa chodzi, bo to jest dziwna scena. Bo to no nie wiem, no ja jeszcze takiego hardkorowego poziomu, żeby uprawiać seks z ubraniem, to jeszcze żebym nie widział. W ogóle Fraps zniknął! Ja mam Frapsa! A FPS-ów nie ma! A tu fab będzie robi, fab porę, no to skurwa orgia normalnie. A żeby seks uprawiać z ubraniem, to jeszcze nie widziałem, serio ludzie. Poziom zbyt duży jak na mnie. Doświadczenie plus 500, Elinę cię wykończyła. Moje życie! Ja ledwo żyję! Ja się boję! Co ty będziesz musiałeś kurwa przeżyć? Ja pierdolę, Besi. Ja ci współczuję. A co tam, mam w dupie ten pierścień, bo nie wiem, mu się nie podoba. Bo i tak pierścień nosiły. A więc tak. Trzeba dać by się mu trochę frajdy, może ciut za dużo frajdy. O masakro. Jak mu życie spadło do 5 punktów, to ja nie chcę wiedzieć, kurwa, co to miało być. No cóż, weźcie poradzisz sobie z tym... ostrokłem? Halo? Czy teraz stanie? Halo? Co mam teraz zrobić? Droga 7 kroków. Co ja mam teraz zrobić? Tak. Nie chcę tego słuchać, już sobie słuchałem w poprzednich odcinkach. No ale... co ja mam teraz zrobić? Halo? Halo? Dobra, nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić. Póki co nic. Może nie mam pójść spać? Wiesz, będzie już to się... Ała, to chyba się za dużo pospał. Następnego... Zostań zatrowany w takim miejscu! Wait, what? Niby tutaj przybył do takiego miejsca. Gdzie jest mój przeciwnik? Chyba tu był. No, Elinę, to się już poradzisz sobie? Cokolwiek, czy coś stanie? Halo? Halo? Dobra, nie, to nie, spierdalam stąd. Jakiś kryształ byśmy dostali, podobno, więc sprawdźmy, co to za ustrojstwo. Skrywa w sobie ogromną moc, tak? Podziemy teleport, aha. Czy co będę będzie teleport, to sprowadzi do pradawnych. A czemu tutaj nie mogę kontynuować? Nie mam tego pojęcia. Whatever. Bye bye. O kurwa. O kurwa. Udało się. Kto jest mistrzem? Who is the boss? Who is the boss? Who is the boss? A, to już wiem, dlaczego służy ten portal. Tak właśnie domyślałem, gdzie my się teleportujemy. Widzę w ogóle, że pradawni to kurde... bardzo pokojowi ludzie są. Kokolce na dachu wiszą. Bardzo pokojowa ludność, bardzo pokojowa. Pochwalam. Pochwalony Jesus Christ na wieki wieków, amen. Ostatnio się w tym odcinku może zagadajmy do Ken Uja! Wiesz, czy to jest w ogóle jeszcze czas? Czy jeszcze skończyłem tę drogę 7 kroków już, czy nie? Diabeł wie. Skąd masz ten przeklęty młot? Oddaj mi to natychmiast. Wcale go nie zabrałem nikomu. Nikomu. Nie. Wcale go nie układłem wielkiemu smokowi, który nie jadąc, bo nie powiem powodu, w ogóle go nie pilnował, tylko stał kilometr od niego. Wcale. Gdzie jest ten gościu od tej całej magii, sragi, pierdagi? Z kim ja w ogóle miałem pogaśnić, przypomnij? Bo nie pamiętam za bardzo. Z kimś miałem pogadać. Powiem ze wszystkimi.
A, z tym gościem na B, co chciał tą krew w stroków ode mnie. A ja to chyba miałem powiedzieć z tym szerem, coś tam. Nie, z kimś miałem pogadać. Trochę 7 kroków. Aha, gdzieś z tym szerem mam pogadać. Z moim przyszłym mistrzem, tak jakby też. Moim przyszłym mistrzem fechtunku. Siema, Shergar. Przysyła mnie Elinę. Nie. Wykazałeś się nie tylko prawdomównością, ale i odwagą, mówiąc jej o zdradzie Bala Yarete. To, jaka się nazywa? Kazał ci zabić ogniem miasta. W ten sposób miałeś zdobyć jego przekonanie. Takie były jego słowa. Podejrzewałem go o zdradę, odkąd jego mistrz Uriziel opuścił naszą kongregację. Niestety nigdy nie zdołałem zdobyć wystarczających dowodów. Nie, bo ty zabijemy go. Albo ty go zabierzesz, Rio. Zawsze był niezwykle ostrożny. Aż do teraz. Najwidoczniej wciąż łączy go mentalna więź z jego mistrzem. Kamehameha. Uriezielowi bardzo się do czegoś śpieszy. Niestety, nie mogę powiedzieć ci nic więcej. Mimo iż pokazałeś, żeś jest godzien zaufania, to taki jest nakaz Konfuta. Mogę ci tylko zdradzić, że krew ognioniowska jest niemalże bezcenną ingrediencją, a w połączeniu z pewnym skradzionym nam przez Uriziela reliktem może zapoczątkować prawdziwą lawinę zła. Pójdź do Albiriona, on da ci kolejne instrukcje. Swoim czynem śmiertelniku dowiodłeś, że Ken Uz trafnie cię o tym. Dzięki! Kiedy zgłębisz już tajemnicę ścieżki, to wróć do mnie, złożę ci pewną propozycję. A teraz bywa. Niech inny nos nad tobą czuwa. Okej. Ja z chęcią u ciebie wrócę, gościu. To co ten buzu siły, to czyli buz, kurwa. 250 punktów siły bardzo mi się przyda, wiesz? Mam problem, żeby niektórych przeciwników pokonać, no to kurwa. Dobry deal. Ale lecimy za tym, skończę ten odcinek. On jest chyba już wystarczająco długi, mi się wydaje, nawet jest za długi. Proszę, że miałem odcinki po 15 minut, ponieważ trwa około 20. O więc zacznę w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za obejrzenie, jak się wyjrzał do końca, ktokolwiek. No i to będzie na tyle. To pewnie, że tu poziomka była wcześniej. Chyba tu jest. Jest na środku. Kurde, jestem poziomka. Jest poziomka. Hejka.